Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj na kolejnym odcinku, gdzie mamy przykład osoby, która spotkała Pana Jezusa w swoim życiu i to spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem było dla tej osoby błogosławieństwem. Znajdujemy opis tej sytuacji w Ewangelii Marka, 5 rozdział, 25 do 34 wersetu. Jest tam opisane, jak chora kobieta dotyka się szat Pana Jezusa. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty jego. Widzimy tutaj wyraźnie, jak wiara tej kobiety zostaje nagrodzona. Przewlekłe choroby są bardzo wyczerpujące. Często są powiązane z silnymi bólami oraz bezsennością. Ta biedna kobieta była chora już od 12 lat. To jest ponad 100 tysięcy godzin, z których każda trwa 60 minut. Takie nieszczęście może spowodować, że nie widząc żadnej poprawy, można przecenić pomoc lekarzy lub przypisać im całą winę. Ciągła zmiana lekarzy wynikała z braku nadziei na uzdrowienie z tej ciężkiej choroby. Z tego też powodu wydała ona na leczenie całe swoje mienie. Niektórzy ludzie nie przyznają się do swojej choroby, zwłaszcza gdy ich choroba ma przykre oddziaływanie na otoczenie. Dlatego też niektórzy unikają miejsc publicznych. Wydaje się również, że również z tego powodu ta kobieta wybrała właśnie taki niedostrzegalny przez innych moment, aby dotknąć się szat Pana Jezusa Chrystusa. Pomimo, że Zbawiciel był w drodze do domu Jaira, to jednak nie zignorował tego przepełnionego wiarą dotknięcia i od razu uleczył tę niewiastę. Następnie Pan Jezus Chrystus odwrócił się, pragnąc poznać osobę, która się go dotknęła. Jego pytanie wydawało się trochę dziwne z naszego ludzkiego punktu widzenia. Wydawało się dziwne w sytuacji, gdy tak wielu ludzi tłoczyło się wokół niego. Jednak jego oczy szukały osoby, która dotknęła go z wiarą. On pragnął z tą uzdrowioną kobietą nawiązać osobistą relację. Uzdrowiona niewiasta, wiedząc, że ukradkiem szukała uzdrowienia, teraz zbliżyła się do Pana Jezusa Chrystusa pełna strachu i trwogi. Jednak zamiast nagany otrzymała pochwałę, kiedy opowiedziała Zbawicielowi całą prawdę. On pochwalił jej wiarę. On pochwalił jej wiarę. Kiedy właśnie opowiedziała Panu Jezusowi Chrystusowi, czyli Zbawicielowi od grzechów, całą prawdę, on pochwalił jej wiarę przed wszystkimi, potwierdzając jej całkowite uzdrowienie i zapewniając pokój. Uzdrowił ją swoją boską mocą, a następnie swoimi łaskawymi słowami wlał do jej serca całkowity pokój.